Tutaj mam nadzieję Państwo już widzą ten pierwszy slajd, trzy odsłony ateizmu. O czym Państwu powiem w kontekście tej części naszych zajęć? Ja to sobie podzieliłem, tak naprawdę powiem Państwu o trzech książkach, tak? Które moim zdaniem są takie, nie będę mówił o Bogu urojonym Dawkinsa, oczywiście tutaj Państwo doskonale się orientują, że to jest ateizm taki wrogi wobec religii, ale jest też ateizm życzliwy wobec religii i ateizm taki nieżyczliwy wobec religii, ja to tak sobie nazwałem. Czyli ten pierwszy to byłby taki, który podejmowałby dialog z religią, czyli to by był taki odpowiednik kreacjonizmu ewolucyjnego, jeżeli byśmy popatrzyli od strony religijnej, to takim stanowiskiem, które by wchodziło w dialog religia, nauka, religia byłby kreacjonizm ewolucyjny, a od strony ateistycznej byłoby to stanowisko tego ateizmu życzliwego wobec religii, takiego próbującego wchodzić w dialog. Wszystkie inne stanowiska, te mocniejsze, czyli ten ateizm nieżyczliwy wobec religii i ateizm wrogi wobec religii, no to by były takie stanowiska, które nie chcą wchodzić w dialog z religią, raczej albo ją marginalizują, czy odrzucają wprost, twierdząc, że nauka ma rację, a religia nie ma racji. To by był ten ateizm nieżyczliwy wobec religii, albo po prostu twierdząc jeszcze mocniej, że religia to jest przyczyna wszelkiego zła na świecie i trzeba to po prostu wyeliminować wszelkimi możliwymi sposobami. Tutaj jakby autorzy będą mówić sami za siebie, ja czasami skomentuję. Tutaj mają Państwo ten ateizm życzliwy wobec religii i tutaj jest książka Tima Crane'a, który twierdzi, że nowi ateiści prezentują wojownicze podejście do religii. Czyli zobaczcie Państwo, on zaczyna od krytyki nowych ateistów, tak? W ich tekstach dominowały dwa poglądy, jak twierdzi, mianowicie, że rdzenie religii stanowią pewne błędne przekonania natury kosmologicznej oraz, że właściwa postawa ateistyczna wobec religii winna polegać na korzystaniu z wiedzy naukowej i racjonalnej argumentacji w celu obalenia tych przekonań, a wraz z nimi religii jako takiej. No i w swojej książce, której okładkę tutaj Państwo widzą, usiłuje dowiedzieć, że oba te poglądy są chybione. Czyli tak naprawdę on zaczyna, on jest ateistą, tak się deklaruje, ale tak naprawdę twierdzi, że to podejście wojownicze w kontekście religii jest mało sensowne, tak? Że te założenia co do religii, które proponują nowi ateiści, o których Państwu powiem za tam 10 slajdów, tak, więcej, że rdzenie religii stanowią błędne przekonania natury kosmologicznej. On twierdzi, że nie przekonania natury kosmologicznej są clue religii, tak? One się zawierają w dwóch rozdziałach Księgi Rodzaju, w dwóch pierwszych, tak? Później ileś tam setek stron już jest o czym innym, tak? Relacje Bóg-człowiek, relacje ludzie między sobą i tak dalej. I nowi ateiści też twierdzą, że właściwa postawa ateistyczna wobec religii winna polegać na korzystaniu z wiedzy naukowej i racjonalnej argumentacji w celu obalenia tych przekonań, a wraz z nimi religii jako takiej. Czyli koncentrują się na tym, żeby religii używać do obalenia tych przekonań natury kosmologicznej, które stanowią tylko malutką część przekonań religijnych. Czyli całe ostrze krytyki jest skierowane na rzecz, która jest nie najważniejsza w poglądach religijnych. On oczywiście autor Sensu Wiary, tej książki Religia z punktu widzenia ateisty. On tam podkreśla taki wspólnototwórczy wymiar religii i tak dalej. Więcej możecie sobie Państwo w tej książce oczywiście przeczytać, tak? Kolejny cytat z tej książki. Wbrew temu, co sądzą nowi ateiści, uważam, że ateiści powinni próbować zrozumieć religię i nauczyć się ją tolerować w pewnych granicach. Dalej pisze na stronie 8. Powinniśmy podjąć próbę rozumienia religii, bo bez tego stracimy z oczu jeden z głównych filarów ludzkiej cywilizacji i jej historii. Tym samym nie zrozumiemy siebie samych.
On, jak Państwo tutaj widzą, on twierdzi, że przekonania religijne były jednym z głównych filarów ludzkiej cywilizacji wielu wieków historii. I jeżeli to wszystko wyrzucimy do kosza, no to nie zrozumiemy siebie takim, jakim jesteśmy. Tak? Czyli on upatruje w religii także kontekst historyczny rozumienia siebie, w jakimś sensie przynajmniej. On też definiuje, co to jest religia według niego z perspektywy ateisty. Mówi coś takiego, że religia to w moim rozumieniu, to jest cytat ze strony 16, poparte określonymi praktykami wysiłki systematycznie podejmowane przez ludzi w celu odnalezienia sensu życia i miejsca w świecie odnoszące się do transcendencji. Czyli on tutaj kładzie nacisk nie na jakieś pseudonaukowe twierdzenia na przykład kreacjonistów naiwnych, ale jakby wartość religii widzi w pewnych wysiłkach, które są podejmowane przez ludzi w celu odnalezienia sensu życia, swojego miejsca w świecie i taki kontekst oczywiście odnoszenia się do bóstwa, a nie wcale mówienie tylko i wyłącznie o poglądach natury, takiej powiedzmy dotyczącej genezy świata. Z kolei ateizm definiuje w prosty sposób na stronie 23. Ateizm można prosto scharakteryzować jako brak wiary w Boga lub przeczenie jego istnieniu. No i tutaj często w tej książce pojawiają się odniesienia do nowego ateizmu. Zaczyna jedno z tych odniesień pytaniem, jakie jeszcze stanowisko poza odrzuceniem idei Boga ateiści zajmują wobec zjawiska religii? No i odpowiada na to pytanie. Niektóre ruchy ateistyczne są wobec niego, czyli tego zjawiska religii, nastawione wojowniczo. Taką postawę proponują nowi ateiści Dawkins, Dennett, Grayling, Harris, Hitchens. Według tych pisarzy religia jest niewiele warta, przyświeca jej irracjonalność, jej doktryny opierają się czy ocierają się o absurd, a do tego stanowi ona, czyli ta religia, źródło wielu problemów świata. To jest cytat ze strony 23. No i on po to przytacza, żeby takie stanowisko ostre skrytykować, tak? No i autor tej książki, ja go zaliczam do ateistów życzliwych wobec religii, on, ten Tim Crane, stawia sobie za cel zrozumienie fenomenu religii z punktu widzenia ateisty, ale czyni to jednak w zupełnie innym duchu niż wyznawcy nowego ateizmu, którzy sprowadzają wiarę do ułudy ludzkiej wyobraźni. Wierzący nie rozpoznają siebie w stworzonym przez nich karykaturalnym obrazie religii. Czyli to, co on twierdzi też, że nowi ateiści, oni sobie modelują w pewien sposób religię, no i później takiej, jak on tutaj określa, karykaturze religii się przeciwstawiają, tak? A te osoby, które są teistyczne, no oni się dziwią, że no, takiej religii, jak przedstawiają nowi ateiści, w zasadzie nie ma, więc tutaj nie ma się czemu przeciwstawiać, tak? Więc to jakby Crane zauważa. Tymczasem właśnie Tim Crane jest świadom, że ani religia, ani ateizm nie przestaną być obecne w życiu ludzi, dlatego dialog jest konieczny. I to dialog na poziomie intelektualnym i poznawczym. Czyli jak Państwu wspominałem już wcześniej, to jest takie stanowisko, gdzie autor próbuje wchodzić w dialog nauka-religia od strony tej, powiedzmy, ateistycznej, a w taki sam dialog, czy dialog tego typu, próbuje wchodzić religia od strony teistycznej, ale tylko w ramach kreacjonizmu ewolucyjnego. Oczywiście te koncepcje, które za chwilę Państwu pokażę na następnych slajdach, one już nie próbują wchodzić w dialog z religią, ale próbują tylko i wyłącznie religię dezawuować, więc
to są takie ateistyczne odpowiedniki tych kreacjonistycznych koncepcji w stylu kreacjonizm fundamentalistyczny czy kreacjonizm naukowy, które próbują dezawuować naukę z perspektywy kreacjonistycznej, a te stanowiska, o których Państwu zaraz powiem, na przykład ten ateizm nieżyczliwy wobec religii, tutaj głównym przedstawicielem wydaje mi się Hawking, on z perspektywy naukowej próbuje dezawuować tezy kreacjonistyczne i religijne, tak? Cytat z tej książki, Wielki Projekt, przedstawiamy w książce, w jaki sposób M-teoria może dawać odpowiedzi na kwestie stworzenia świata. Według M-teorii nasz wszechświat nie jest jednym wszechświatem, przeciwnie, wynika z niej, że z niczego wyłoniła się olbrzymia mnogość wszechświatów. Powołanie ich do życia nie wymagało interwencji istoty nadprzyrodzonej, czyli Boga. Te liczne wszechświaty wynikają w naturalny sposób z prawa fizyki. Ich istnienie przewiduje nauka. Oczywiście tutaj jest problem, co to jest M-teoria. Niektórzy twierdzą, że to jest coś takiego wspólnego pięciu teoriom superstrun i teorii supergrawitacji, że to jest coś takiego, co łączy te różne koncepcje w jedną koncepcję. Tak jak Państwu wspominałem, to są takie koncepcje, które próbują łączyć grawitację z mechaniką kwantową. Są takie teorie próbne w zasadzie, które jakby dobrze wyglądają jako formalizm na papierze. Też mało osób rozumie, o co tam chodzi w tym formalizmie. One też nie dysponują specjalnie jakąkolwiek bazą empiryczną, czyli potwierdzeniami eksperymentalnymi, ale co warto w kontekście tak mocnych tez, powiedziałbym nawet naiwnych, dodać, że autorzy nie podają mechanizmu naukowego przejścia z praw fizyki, czyli z poziomu takiego bytu językowego do istniejącego wszechświata, czyli takiego bytu w sensie ontologicznym, czyli nie odpowiadają na ważne pytanie, skąd wzięły się prawa fizyki, tak? No i to jest ten podstawowy zarzut, który tutaj się stawia, tak? Bo się mówi, że wszystko powstało z praw fizyki, tak? A skąd te prawa i nie za bardzo wiadomo. Kolejny cytat z tej książki. Według Starego Testamentu Bóg powołał do istnienia Adama i Ewę zaledwie szóstego dnia po stworzeniu świata. Biskup Uschem, nie wiem jak się go czyta, nawet prymas kościoła w Irlandii w latach 1625-1656 wskazał początek świata bardzo precyzyjnie. Godzina 9 rano, 27 października roku 4004 przed naszą erą. To jest, o tym Państwu wspominałem, wynik wyliczeń z genealogii biblijnych, które zostały tutaj potraktowane dosłownie na serio, tak? Obecnie, jak zauważa Hawking i Mlodinow, obecnie mamy inne zdanie na ten temat. Ludzie pojawili się niedawno, ale wszechświat trwa bardzo długo, bo liczy sobie 13,7 miliarda lat. No i tutaj, jak Państwo widzą, no okej, wszystko dobrze, tylko że jakie tutaj jest założenie w kontekście tego cytatu, który Państwu przeczytałem z Wielkiego Projektu ze strony 150? Mianowicie takie, że autorzy ci zakładają, że całą religię chrześcijańską tworzą kreacjoniści fundamentalistyczni, czyli tacy, którzy literalnie podchodzą do Biblii, do Pisma Świętego i literalnie ją czytają i nawet na serio biorą te wszystkie genealogie, które tam są zapisane. Więc jeżeli tak jednostronnie się pokazuje religię, no to nie trudno pokazać, że no, nauka ma rację, tak, a kreacjoniści fundamentalistyczni nie mają racji, bo to pewnie prawda. Dalej, kolejny cytat z tej samej książki Wielki Projekt. Od bardzo dawna wielu myślicieli, łącznie z Arystotelesem, wierzyło, że wszechświat musiał trwać wiecznie, gdyż pozwalało to uniknąć pytania o początek. Inni uznawali, że wszechświat miał początek i wykorzystywali to jako argument na rzecz istnienia Boga. Koncepcja, według której czas zachowuje się jak przestrzeń, ukazuje nową możliwość. Usuwa ona
wielowiekowe zastrzeżenia wobec twierdzenia, że wszechświat miał początek, ale wiąże się z nią również wymóg, by początek wszechświata podlegał prawom natury, co nie pozostawia miejsca na ingerencję jakiegokolwiek bóstwa. I to jest cytat ze stron 164-165. Tutaj, jak Państwo może sobie przypomną, mówiłem Państwu o takim modelu Hartleya Hawkinga z 1983 roku. To jest taka propozycja kwantowego wyjaśnienia początku wszechświata. On polega na jakby... No, może nie będę Państwu tam opowiadał o transformacji Wicka i o tym, jak pewien mechanizm czy myk matematyczny zostaje potraktowany jako ontologicznie istniejący proces we wszechświecie. No to może skomplikowane. W każdym razie to jest taki model, który usiłuje uniknąć początku wszechświata. To jest taki, jak to komentatorzy określają, model zabawkowy, który dobrze wygląda na papierze, nie ma bazy empirycznej i są w nim pewne niedoróbki, jak twierdzą fachowcy, ale cały czas jest używany w argumentacji. To jest książka z 2010 roku. Model, którego tutaj używają w argumentacji, jest z 1983 roku, więc już jest bardzo, 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 bardzo przestarzały. No ale cały czas próbują przy pomocy tego modelu twierdzić, że Bóg jest niepotrzebny, bo wszechświat istniał zawsze w jakimś sensie, ale nie czasowy. No i ponieważ istnieje grawitacja, wszechświat może i będzie stwarzał się z niczego w sposób opisany w rozdziale 6. Spontaniczna kreacja jest przyczyną, dla której istnieje raczej coś niż nic, dla której istnieje wszechświat i dla której istniejemy my. Nie trzeba powoływać Boga, by odpalił fajerwerk i stworzył wszechświat. To jest cytat z końcowych fragmentów tej książki ze strony 219, Wielki Projekt. Oczywiście tutaj, jak Państwo widzą, to jest takie troszkę naiwne, tak, bo tutaj od razu można zadać pytanie, a skąd wzięła się ta grawitacja, tak? No i tam w książce nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie. Ewentualnie tam będą jakieś odpowiedzi, że spraw fizyki, tak? Później sprawa fizyki, skąd się wzięły, nie wiadomo. Tutaj oczywiście mamy nawiązanie do takiego kreacjonizmu naukowego i lub intelligent design, to znaczy Bóg jest przedstawiony jako ten, który precyzyjnie dobiera warunki początkowe dla wielkiego wybuchu, tak? Czyli jest takim projektantem, który dobiera warunki początkowe i puszcza to w ruch, i oni twierdzą, że to jest zupełnie niepotrzebne. Później jeszcze Państwu tą koncepcję Hawkinga troszkę bardziej skomentuję na koniec tego wykładu. Przechodzimy do najciekawszej rzeczy, czyli najbardziej skrajnej, jeżeli chodzi o taki ateizm wojujący z religią, czyli mamy tutaj ten ateizm wrogi wobec religii, czyli nowy ateizm. Nowy ateizm zapoczątkowały 4 książki, sami autorzy to twierdzą: Koniec wiary Harrisa, Bóg urojony Dawkinsa, Odczarowanie Deneta i Bóg nie jest wielki Hitchensa. To jest taka książka, którą tutaj Państwo widzą na slajdzie. Jak się zaczęła ateistyczna rewolucja? To podtytuł, tytuł 4 jeźdźcy apokalipsy. No i tutaj jest taka rozmowa Dawkinsa, Deneta, Harrisa i Hitchensa, która została wydana w formie książki. I kilka cytatów z tej książki, na przykład taki ze strony 15. Wszystkie te książki, czyli Koniec wiary, Bóg urojony, Odczarowanie, Bóg nie jest wielki, ukazały się w pierwszej dekadzie XXI wieku w Stanach Zjednoczonych. Umacniał się wtedy religijny, ewangelikalny fundamentalizm, czyli intelligent design, a już prawie cały świat musiał radzić sobie z morderczym islamskim dżihadyzmem. Kolejny cytat. Podstawowa reguła wszelkiej aktywności intelektualnej jest bardzo prosta.
to intelektualna złota zasada. Testuj wszystkie twierdzenia pod kątem ich wartości logicznej i weryfikuj w oparciu o dane empiryczne, czyli o fakty. Inaczej mówiąc, musisz zaakceptować każdy argument, który jest logicznie poprawny i empirycznie uzasadniony. I co dalej mówią? I przeciwnie, sądy nielogiczne i aempiryczne nie zasługują na uwagę. Analizowanie i podważanie tak zwanych prawd wiary lub dogmatów jest podejściem w pełni uprawnionym i z moralnego punktu widzenia nie może budzić wątpliwości. Czyli program, jaki sobie stawiają, to znaczy wyszukiwać nielogiczności i tezy aempiryczne w religii i je krytykować. Tak? To jest cytat ze strony 18 i 19 tej książki Czterej Jeźdźcy Apokalipsy. Kolejny cytat. To w pewien sposób fascynujące móc prześledzić, jak działa teistyczny umysł. Fascynuje w szczególności kompletny brak zainteresowania faktami, więc nawet w zasadzie świadoma pogarda dla empirii. Zobaczcie Państwo, że tutaj kompletny brak zainteresowania faktami, świadoma pogarda dla empirii, to tak naprawdę utożsamienie religii z kreacjonizmem fundamentalistycznym, a nie jest to jakby cały teizm, tak? Czyli tutaj znowu mamy jakby przedstawianie religii w formie takiej bardzo skrajnie uproszczonej, jak Państwo widzą, no ale tak oni to robią. Nauka wniosła wielki wkład we wszystko, co wiemy o świecie, ale cały czas z należytą skromnością uświadamia nam, w jak wielu obszarach pozostajemy ignorantami. W przeciwieństwie do nauki zaś religia nie wniosła w naszą wiedzę o rzeczywistości dosłownie nic, ale ten jej zerowy wkład w poznanie świata nie przeszkadza jej rościć sobie pretensji do wielkiej wiedzy. Tyle, że jest to wiedza o rzekomych faktach i zdarzeniach, które religia sama sobie wykreowała. Strona 44, cytat, tak? Tutaj oczywiście, jakbyście Państwo sobie przypomnieli taką marksowską krytykę religii sprzed ponad 150 lat, gdzie Marx pisał w 1843 roku, że religia to opium ludu i tego typu rzeczy, no to tutaj w tym ateizmie wrogim wobec religii, czyli w nowym ateizmie, no nie znajdujemy wiele więcej względem tego, co robił Marx, a później zwłaszcza Lenin też się odwoływał do tego sloganu religia to opium ludu, czy opium dla mas. Nowi ateiści kwestionują ideę wszechwiedzącego, wszechmocnego i wszechdobrego Boga. Argumentem przeciwko takiej wizji Boga jest istnienie zła obecnego w świecie. Skoro istnieje zło, to Bóg chrześcijan, muzułman i Żydów jest albo bezsilny, albo po prostu zły, albo zwyczajnie urojony, jak przeczytamy na stronie 65. No i tutaj oczywiście to jest też takie bardzo proste ujęcie Bożej wszechmocy i Bożego sposobu bycia w świecie. O tym Państwu opowiem jeszcze więcej pod koniec naszych zajęć, czyli pewnie już w czerwcu, ale właśnie to, że jak można pogodzić istnienie dobrego Boga z kategorią zła obecnego w świecie, opowiem Państwu na dwóch ostatnich wykładach. Takie rozumienie, które tutaj jest prezentowane, relacji Bóg-zło przedstawione przez nowych ateistów jest sensowne tylko wtedy, gdy wszystkich teistów uzna się za kreacjonistów naiwnych, naukowych lub zwolenników intelligent design. Dla kreacjonizmu ewolucyjnego wygląda to zupełnie inaczej, bo tutaj trzeba mówić o Bogu, który jest takim zegarmistrzem, który wszystko nakręca i za wszystko jest odpowiedzialny, tak? I wtedy jakby też jest odpowiedzialny za zło. O tym Państwu powiem więcej, ale to też jest takie bardzo proste ujęcie religii, tak? Zupełnie nie uwzględniające kreacjonizmu ewolucyjnego. No ale tak bywa. Kolejny cytat.
Teraz ze strony 138. Totalitaryzm jest wrodzony wszystkim religiom, gdyż one żądają absolutnej, niepodważalnej i wiecznej władzy. Dalej, nigdy nie porzucę przekonania, że wszystkie religie są równie fałszywe. Powód jest oczywisty. Są fałszywe, bo przedkłada się w nich wiarę nad rozum i potencjalnie co najmniej wszystkie są przez to równie niebezpieczne. To jest cytat ze strony 162. Przedkłada się wiarę nad rozum, czyli znowu mamy jakby takie bardzo fundamentalistyczne ujęcie religii, która odrzuca rozum, czyli taki kreacjonizm fundamentalistyczny, o którym tutaj Państwu opowiadam. Jeszcze kilka mocnych cytatów, jeżeli chodzi o taką wrogość wobec religii, tej wersji ateizmu. Jak pokazują ostatnie badania, wszystkie religie są równie zepsute, fałszywe, nieuczciwe, skorumpowane, niebezpieczne i ponure. Cytat ze strony 166, a dalej. Nie mam żadnych wątpliwości, że to islam jest najniebezpieczniejszą religią i całkiem możliwe, że właśnie dlatego, że tam nie ma papieża, który miałby coś do powiedzenia i spróbował ich powstrzymać, wydać jakiś edykt. To jest ze strony 167. I jeszcze z dwóch książek przedstawicieli nowego ateizmu. Religia jest pełna przemocy, irracjonalna, nietolerancyjna, powiązana z rasizmem i lojalnością wewnątrz grupy, otoczona niewiedzą i wroga wobec swobody dociekania, przeniknięta pogardą dla kobiet i represyjna wobec dzieci. Ma na sumieniu naprawdę dużo. I to jest cytat ze strony 65. Książki Hitchensa Bóg nie jest wielki, pod tytuł Jak religia wszystko zatruwa. Tak? Nawet ten podtytuł już dużo tutaj mówi o stosunku tej wersji ateizmu wobec religii. I jeszcze jeden cytat na zakończenie. Rzut oka na wydarzenia historyczne lub na strony jakiejkolwiek gazety ukazuje, że idee, które dzielą jedną grupę ludzi od drugiej, tylko po to, by później spotkały się we wzajemnej rzezi, na ogół mają swoje korzenie w religii. To jest sama Harrisa, Koniec wiary, pod tytuł Religia, terror i przyszłość rozumu. Czyli za wszystkie wojny odpowiedzialne są przekonania o charakterze religijnym. Już z tych kilku cytatów można by oczywiście wymieniać znacznie więcej. No widać, że to jest ateizm skrajnie nieżyczliwy wobec religii, dlatego nazwałem go po prostu ateizmem wrogim wobec religii. Tak też w literaturze często jest określany właśnie nowy ateizm. I teraz krótkie podsumowanie. Tutaj mają Państwo ten ateizm życzliwy wobec religii, ateizm nieżyczliwy wobec religii i ateizm wrogi wobec religii. Gdybyśmy chcieli jakoś tam jednozdaniowo podsumować te trzy wersje ateizmu, no to w pierwszym wypadku mielibyśmy coś takiego, że ateizm życzliwy wobec religii. Tutaj twierdzenie byłoby takie, że należy podjąć próbę rozumienia religii, bo bez tego stracimy z oczu jeden z głównych filarów ludzkiej cywilizacji i jej historii. Tym samym nie zrozumiemy siebie samych. Tutaj religia przedstawiana jest jako nośnik wartości kulturowych. Oczywiście w kontekście tego, co pisze autor, nośnik wartości kulturowych w przeszłości, tak? Teraz już może nie, ale tak czy inaczej, żeby zrozumieć teraźniejszość, warto rozumieć religię. Ten ateizm nierzeczliwy wobec religii twierdziłby coś takiego, że początek wszechświata podlegał prawom natury, co nie pozostawia miejsca na ingerencję jakiegokolwiek bóstwa. No i Hawking na przykład jako przedstawiciel tego ateizmu nierzeczliwego wobec religii twierdziłby pewnie tak, że religia przegrywa w konfrontacji z nauką, dlatego należy ją odrzucić. A ten ateizm wrogi wobec religii twierdziłby coś takiego, że religia nie wniosła w naszą wiedzę o rzeczywistości dosłownie nic,
a wiedza religijna jest wiedzą o rzekomych faktach i zdarzeniach, które religia sama sobie wykreowała. Czyli twierdzenie nowych ateistów byłoby takie, że religia wszystko zatruwa, no i dlatego należy ją po prostu wszelkimi środkami eliminować, tak? Czyli trzeba ją po prostu wyeliminować. No i to by były te trzy odsłony ateizmu. Jak Państwo widzą, tylko ta pierwsza chciałaby wejść w dialog z religią, czyli ten ateizm życzliwy wobec religii byłby takim ateistycznym odpowiednikiem kreacjonizmu ewolucyjnego, który jako jedyny próbuje wchodzić w dialog z nauką, tak? Czyli religia w sporze z nauką, no to po stronie religijnej mielibyśmy kreacjonizm fundamentalistyczny, który byłby w najostrzejszym sporze, w trochę mniejszym sporze byłby kreacjonizm naukowy, jeszcze w trochę mniejszym sporze byłby intelligent design. W dialogu byłby kreacjonizm ewolucyjny i ateizm życzliwy wobec religii już po stronie ateistycznej i po stronie ateistycznej ten ateizm nieżyczliwy wobec religii też byłby w sporze z religią na argumenty naukowe, a jeszcze w skrajniejszym sporze i w chęci wyeliminowania religii byłby ateizm wrogi wobec religii, który by twierdził, że nie tylko nauka nie ma racji, wszystko zatruwa, ale także po prostu dlatego trzeba ją wykasować, tak? Gdybyście Państwo chcieli więcej o ateizmie poczytać, więcej o różnych rodzajach ateizmu, znaleźć można w niedawno wydanej książce 7 typów ateizmu Johna Greya, wydawnictwo Kultury Liberalnej. Jeżeli by kogoś to interesowało, to też możecie Państwo zobaczyć różne typy czy odsłony ateizmu. I to już jest slajd, w zasadzie ostatni. I teraz ja jak zwykle, oczywiście jeżeli byście Państwo mieli jakieś pytania, to ja chętnie coś odpowiem, dopowiem. Próbuję w tak zwanym międzyczasie, czyli jak najszybciej, wkleić Państwu link do kolejnego testu, czyli tej wyjściówki, oczywiście Państwo sobie zdają sprawę, że celem tych wyjściówek jest jakby sprawdzenie, czy trochę przynajmniej Państwo uważali podczas tych naszych wspólnych zajęć.